jak mój wyjazd. W Wielmorzy w Małopolsce energetyka wypatruje się z wielkim napięciem. Mieszkańcy nie mają prądu od 16 dni. Przewody uszkodził lub pozrywał mróz i silny wiatr. Kto mógł, kupił agregat. Strat nikt jeszcze nie liczy. Koszty są dosyć spore. Po samej benzyny chyba spaliliśmy 180 litrów. No. To jakieś te koszty są, no, a koszty agregatu i tego wszystkiego, no to coś to wynosi. Myślę o tym to, że jest biurokracja u nas w kraju niesamowita. Pieniądze brać nie robi nic. Jeżeli by było robione roz na jakiś rok jedna miejscowość, tego by nie było. Ale już i tak sytuacja zaczyna się poprawiać. Wczoraj w Małopolsce, na Śląsku i w Świętokrzyskiem prądu nie miało ponad 20 tysięcy ludzi. Dziś niespełna 6 tysięcy. Nie ma ani telewizji, ani radia, no nic się nie wie, no nic, co się dzieje w kraju. A w kraju wciąż sypie. Na drogach trudne warunki, świeży śnieg miesza się z błotem pośniegowym. Warstwa śniegu, pod spodem lód, na hamulec, no dobrze, że ABS, bo inaczej no to kłopot. Pługi i piaskarki pracują pełną parą, ale to i tak mało. Śnieg z jednej strony, z drugiej wizja powodzi. W Mościcach Dolnych na Lubelszczyźnie, gdzie gospodarstwa podtapia Bóg, mieszkańcy czekają na ewentualną ewakuację. Na razie nie chcą zostawiać dobytku. Co gorsza, MSWiA ostrzega, że wiosną Polsce mogą grozić powodzie. Stan przygotowań jest na chwilę obecną wystarczający, abyśmy spokojnie mogli czekać na dalszy rozwój wypadków. Wszystkie służby przygotowują różne scenariusze, które mogą nas spotkać w najbliższych tygodniach. Główny scenariusz napisze jednak pogoda. Najgroźniejsze byłoby gwałtowne ocieplenie. Jak na razie od niedzieli wróci siarczysty mróz. Bogna Mędroch, Wydarzenia.